Witam serdecznie. Przyszedł czas na letnie koła, także umyte. Jeszcze będą nawoskowane, napastowane, tak? Stare odważniki poumywane, wyczyszczone, prawda? Tu. I idziemy sobie na moją maszynę, bo sobie kupiłem ostatnio parę maszyn i założymy odważniki. Tak, widzicie? Odważniki na maszynie są pochowane za szprychami. Widzicie? Fajnie. Mam teraz fajną maszynkę taką, która chowa odważniki. Prawda? Tutaj. Na tej feldze. Gdzie są? Nie wiadomo gdzie są. Bo są schowane. Fajna opcja maszynki jest. Schowane są odważniki. Część tam. I część tam. Także idę. Dopiero się uczę tych wszystkich maszynek i tak dalej. Także biorę kółeczko i idę wyważać. Zamykamy obudowę i kółeczko sobie idzie. Dużo. Poprzednie miały tylko 35, ale chcieliśmy co? Pochować za tym, tak? To co robimy? Bierzemy to. Musimy czekać. Tak. I teraz ustawiamy sobie, pokazujemy ile ma szprych koło, tak? Tu ma szprychę, zapisujemy. No. Tak. I pierwszą, drugą kolejną. O, zapisujemy. Dzieli odważniki i teraz wkleimy w miejscu szprych. I tu już ma połowę odważników tu, za tą szprychą i połowę za następną, tak? No. Dobra. Tutaj mamy jeden za szprychą. No i tu drugi. 40. Z tej strony jeszcze tutaj co masz? Dobra. Kończę alternator i... Następne koło. I teraz mamy co? Odważniki pochowane. Praktycznie tu są jakieś, tak? Tu są jakieś. I tak to wygląda.